do środka. Raz. To mój. Okej, siemanko. Let's go.
Słuchajcie, gramy trzeci koncert. Sobotę z kotem do kolejny. Kurwa, jestem zmęczony. W piątek we Wrocławiu bardzo fajny koncert, wczoraj w Krakowie też fajny. Ryskit. Słuchajcie. Słuchajcie. Wczoraj się śmialiśmy, że jak ktoś pojechał na Persistence wczoraj do Dresna, to trochę chujowo, bo wszyscy nie fajni Niemcy byli akurat w Krakowie. No i dzisiaj wszyscy fajni Niemcy, jakich znam, są w Poznaniu, także też fajnie. Znany kawałek wszystkim. Też zapraszam do zabawy. Nie przejmujcie się tymi wieśniakami tutaj z Trójmiasta. Zapraszamy do pozytywnego pogo. Grać! Nie wiem, czy ktoś tu puszcza bąki cały czas, czy skurwił się raz i spaskodził. Naprawdę, bo to jest niedobrze. Słuchajcie, chciałem coś powiedzieć. Ostatnio wyszła taka ciekawa płyta. Słuchaj, bo to o tobie. Słuchaj, o tobie. Wyszła płyta ostatnio Sokół Marysia Starosta, bardzo, bardzo pompowana przez artystów do granic, można powiedzieć. Ja nie oceniam w żadnym wypadku tego, jakieś tam wartości merytoryczne, w każdym razie. No dobra, no to jest zdanie naszego gitarzysty. Krótko i na temat. Sokół wiadomo, no chłopak dorasta, 30 parę lat, to już kurwa nie 15, to już nie jest koszulka XXL. Kurwa na 60 kg skurczybyku, ale już poważny, dorosły facet. No i ma tam jakieś swoje przemyślenia, odkrył pewne sprawy. Jak ja to widzę? No Sokół sprawia wrażenie trochę gościa, który na przykład w wieku 35 lat skumał, skąd się bierze kotlet z mięsa, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Albo że człowiek jakoś degraduje planetę na różnoraki sposób, więc chciałem tylko zwrócić uwagę, że my w scenie hardcore, co tak pierdolimy, że tu przekazu nie ma tego, tamtego. Zauważcie to, że my to wiemy. Po krótkim czasie jak tu wchodzimy, mniej więcej mamy 16-17 lat i my mamy już szerokie spektrum, powiedzmy, jakichś rzeczy podanych na tacy. Pewne rzeczy jak wegetarianizm, jak ochrona środowiska, jak antyrasizm, bo to jest kurwa, to jest, no można powiedzieć, pro-life i pro-choice. W pewnym sensie, nie? Ale my to wiemy bardzo szybko. Uważam, że jesteśmy bardzo szybko uświadomieni w wielu istotnych tematach, no czego niestety, kurwa, bonus RPK, nie wiem, czy gimnazjum wytłumaczy, nie? Ja sobie pokazówkę dopierdolił, psy w schronisku nakarmił, kurwa. My to robimy bez włożenia się. Zauważcie, akcje, jak zbiórki na różne rzeczy są praktycznie na co drugim koncercie. I to nie ma, kurwa, jakiegoś srania, pompowania, że co to nie my. My jesteśmy po prostu bardzo fajni i brawa nam za to, że tak, to jest bardzo fajne miejsce, scena hardcore, brawa nam za to. My wiemy dużo rzeczy,
co zrobimy z tą wiedzą, to już jest w naszych rękach. Dobra, gramy kawałek z nowej płyty, dzięki. Kawałek jak zawsze na mojej córeczki Poli, która myślę, że czeka na tatę, aczkolwiek, a może i nie. Ona potrafi zająć. Grać! I'm
matko! Ale wejście. Przyszła jakaś tam płyta Terror od kolegi. Czytałem wkładkę. Nawiązując trochę do tego, jak te stare ciady męczą bułę. Jaki ten hardcore nie jest. Otóż we wkładce do płyty Terror wypowiadali się tam różni goście. Między innymi raper Vinny Paz, kto zna, to zna bardzo fajnie, bo uważam, że gość ma coś ciekawego przekazania. W każdym razie gość zaczynał od hardcora, wymienia super zespoły nowojorskie tam z okolicy z późnych lat 80., kiedy on powiedzmy wszedł do sceny hardcore. Mówi, że potem zbastował i zajął się swoją muzyką, z której teraz żyje, ogólnie robi to, co lubi. Terror jako zespół wywołał w nim powiedzmy jakieś tam spustoszenie na nowo, gdy tylko wyszedł. Znów zainteresował się sceną hardcore, znów śledzi nowe zespoły. Jest ogólnie zadowolony gościem, jeśli chodzi o muzykę. Wczoraj na koncert wpadł taki ziomek, czy mój ziomek, taki wirtualny bardziej, Urwis, który no kurwa, też myślę, że bliżej 40 jest. Robił nam wzory na koszulek, ogólnie maluje pociągi, bardziej scena rap. Kiedyś wpadł na nasz koncert, to no widać, że kurwa był takim lekko dziadem. Koszulka Madballa, pewnie najbardziej bo pierdolił za gruby hajs tam, kurwa, 90 któryś rok, nie? Przedwczoraj na koncert przywitał się, pogratulował zespołu w ogóle, wiecie, o co chodzi, nie? Zajarany, wyżył się jak szczeniak, poszedł do domu do dzieciaków. Pierdolić tych starych maruterów, goście tacy jak właśnie ci raperzy, ci kurwa goście z innych kultur są dużo fajniejsi w tym wszystkim. Jaram się tym. Gram następny kawałek. Stop!
Kończymy ostatni kawałek. Pomac Riskit. Świetny zespół, naprawdę. Jak ktoś ma jakiś problem do Niemców, to go rozjebie. Raz. Byliśmy razem. Dzięki wielkie dla Kropy, dla ekipy z Rozbratów, że udało się zagrać.